Witajcie! W dzisiejszym odcinku zgłębimy tajemniczy świat zjawisk paranormalnych oczami dzieci. Wszyscy słyszeliśmy historie o duchach, zjawach i niewyjaśnionych zdarzeniach, które mrożą krew w żyłach. Ale co, jeśli te historie pochodzą z ust najmłodszych? Dzieci, które często są uważane za niewinne, czasem potrafią powiedzieć rzeczy, które sprawiają, że dorośli zamierają z przerażenia. Czy to tylko bujna wyobraźnia, czy może coś więcej? Zostańcie ze mną, aby przekonać się, czy odważycie się spać spokojnie tej nocy. Na wstępie jeszcze bardzo dziękuję za Wasze ostatnie wsparcie, jakie mi okazaliście i swoje opinie odnośnie kanału. Wspomnieliście, że chcielibyście dłuższe filmy, więc postaram się je wydłużyć, co stopniowo starałam się robić już wcześniej. Jeśli odcinek byłby rzeczywiście dłuższy, a brakłoby mi czasu na montaż wideo, to może czasem po prostu film będzie mocno uproszczony, ale zobaczymy, co to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że nie mielibyście nic przeciwko. Póki co jednak zostaję tutaj na kanale i wprowadzę trochę zmian. Zobaczymy, czy uda się odbić od wyświetleniowego dna. Okej, nie ma już co przedłużać. Zaczynajmy. 1. Historia Lori 1119. Pewnego wieczoru jechaliśmy ciemną, zaśnieżoną autostradą. Ostatni odcinek 16-godzinnej podróży. Mój syn, który miał wtedy około 4 lub 5 lat, siedział na tylnym siedzeniu i stawał się nieco niespokojny. Nagle zakrył twarz kocem i głośno oznajmił: Nie chcę mieć szkła na twarzy! Chwilę później pick-up holujący parę skuterów śnieżnych wyjechał przed przyczepę ciągnika kilka samochodów przed nami i został uderzony, obracając się na środku drogi. Na szczęście całkowicie uniknęliśmy wypadku. Słowa syna były jednak trochę przerażające. Było prawie tak, jakby przewidział, że tuż przed nami dojdzie do wypadku. 2. Historia Adoba Krobat. 7-letnie dziecko mojego przyjaciela udawało, że wsadza mnie do więzienia. Nasza rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Co zrobiłem? Zapomniałem umyć zębów? Nie odrobiłem pracy domowej? Na co dziewczynka odpowiedziała. Zamordowałeś 23-letnią kobietę, gdy biegała wczesnym rankiem. Zatkało mnie. 3. Historia internauty. Uczyłam angielskiego w jednej ze szkół w Hiszpanii i miałam nie informować dzieci, że mówię po hiszpańsku, aby były zmuszone komunikować się tylko po angielsku. Pewnego dnia podeszła do mnie 10-letnia dziewczynka, złapała za rękę i powiedziała z przerażającą miną: Te vas a la muerte, czyli zmierzasz ku śmierci. Byłam tak zszokowana przypadkowością tej wypowiedzi, że szczęka mi opadła. Dziewczynka się roześmiała i powiedziała: Ha! Mówisz po hiszpańsku. Następnie odeszła, wciąż się zaśmiewając. To była najbardziej przerażająca rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziało mi dziecko. I prawdopodobnie najmądrzejsza, jaką uczeń kiedykolwiek zrobił, gdy byłam nauczycielką. 4. Historia Salt Shaker 42. Tata powiedział mi, że pewnego dnia mój młodszy brat, miał wtedy może jakieś 3 lub 4 lata, zabrał go do głównej sypialni, wskazał na róg i powiedział: Tato, tam mieszka diabeł. 5. Historia internauty. Mam 3-letnią córkę. Mówi mi, że w nocy wchodzi przez okno do jej pokoju czerwony mężczyzna. Nazywa się Konsekwencje i jest dla niej niemiły. Powiedziała, że robi jej krzywdę i gapi się na nią, gdy leży w łóżku. Przybywa statkiem kosmicznym z innymi czerwonymi mężczyznami. Nie mam pojęcia, jak coś takiego wymyśliła, ale ona naprawdę w to wierzy. Ostatnio zamknęłam okno i zaciągnęłam rolety, próbując przekonać ją, że nikt nie wejdzie. Rano powiedziała: To nie zadziałało, mamo. Konsekwencje znowu dostały się zeszłej nocy. Mam nadzieję, że to tylko faza i w końcu jej minie. 6. Historia od widza. Gdy słuchałam Twojego odcinka o strasznych dzieciach, przypomniała mi się moja własna historyjka z czasów przedszkola. Z początku zastanawiałam się, czy to nie był tylko sen, jednak moja matka potwierdziła, że to prawdziwe zdarzenie. Historia miała miejsce w okresie przedszkolnym, kiedy miałam około 4 lat. Zacznijmy od tego, że nigdy nie bałam się zasypiać w swoim pokoju. Nie mieszkałam w nim sama, gdyż mój o 2 lata młodszy brat właśnie zaczynał spać sam bez rodziców.
więc jego łóżeczko stało tuż obok mojego. Wracając. Którejś nocy, kiedy mój brat akurat spał z rodzicami w osobnym pokoju, kompletnie znikąd zaczęłam płakać i krzyczeć. Zwykle spałam bez lampki i niczego się nie bałam, więc kiedy powiedziałam, że boję się ciemności, moi rodzice byli zaskoczeni. Niby normalne zachowanie jak na 4-letnie dziecko, jednak mój atak histerii i następne 3 lata wręcz panicznego strachu przed ciemnością wzięły się kompletnie znikąd. Jakiś czas po moim pierwszym ataku histerii i kilku kolejnych, mama zapytała się mnie, czemu tak bardzo boję się tej ciemności. Najpierw milczałam przez kilka minut, a potem wyszeptałam. Mamo, ja nie boję się ciemności. Ja boję się, że nie jestem sama w ciemności. Ale jak to sama? A Szymonek? Tak ma na imię mój brat. Szymonek nas nie obroni. 7. Historia Cindy's Crazy. Moja córka miała wtedy około 2 lat. Kąpałam ją. W tamtym czasie byłam na początku załamania psychicznego z powodu stresu małżeńskiego. Jedną z rzeczy, które zwykle robię, jest życie w innym świecie w mojej głowie, podczas gdy w prawdziwym życiu jestem na autopilocie. Tak więc mój mały świat odtwarzał wtedy coś w rodzaju rytualnego użycia miecza. Odgrywałam w głowie scenę podczas kąpieli córki. Kiedy ją stawiałam do wytarcia, zapytała: co to za długi nóż? Zamarłam na chwilę i po prostu odpowiedziałam: to miecz. Nie powiedziałam już nic więcej i od tego momentu bardzo starałam się nie być już w tym świecie wokół niej. 8. Historia PDX-B3. Moja córka, mająca wtedy około 5 lat, jechała ze mną w mojej ciężarówce. Brzęczał koło niej jakiś owad, co jej bardzo przeszkadzało, więc zaczęła narzekać. Powiedziałem jej, żeby po prostu go uderzyła. Posłuchała mnie i szybko rozbiła go ręką na szybie. Następnie odwróciła się do mnie z dziwnym spojrzeniem i powiedziała: to był mój pierwszy raz, kiedy coś zabiłam. 9. Historia Chop Suey 25. Kiedy byłem mały, mój dziadek, którego nazywałem tatą, zawsze obiecywał, że zabierze mnie na ryby. Zawsze jednak coś wypadało albo nie było mnie w mieście, żeby z nim pojechać. Zmarł, gdy miałem 7 lat i nigdy nie miałem okazji wędkować. 17 lat później urodziła mi się córka. Akcja dzieje się w czasie, gdy miała 3-latka. Nigdy nie rozmawiałem z nią o moim tacie i nigdy nie mówiłem o nim przy niej. Nie wspominałem o nim nikomu, odkąd urodziła się moja córka. Pewnego dnia nagle wbiegła do salonu, w którym siedziałem, i powiedziała: tatusiu, musimy iść na ryby. Nie mieszkamy w pobliżu jeziora ani niczego innego, więc to było trochę dziwne, że dała akurat taką propozycję. Dlaczego musimy iść na ryby? Spytałem. Bo tata powiedział, że musisz mnie zabrać. Czekaj, co? Kto ci powiedział? Tata mówi, że musisz mnie zabrać na ryby. Nie wierzę w życie pozagrobowe, ale zabrałem ją na ryby. Od tamtej pory nie wspominała już o tacie, a minął prawie rok. 10. Historia Huckle Knuckles. Kiedyś pracowałam w przedszkolu, które sąsiadowało z dużym cmentarzem. Czasami dzieci zbierały się przy ogrodzeniu i wpatrywały w nagrobki, rozmawiając o małym chłopcu, z którym chciały się bawić. Jak się okazało, część cmentarza, która graniczyła z tym ogrodzeniem, była tą samą częścią, w której pochowano dzieci i niemowlęta. To naprawdę przeraziło niektóre dziewczyny, które tam pracowały. 11. Historia Harshelli 12-16. Musiałam dzielić pokój z moim 4-latkiem przez kilka tygodni. Pewnej nocy powiedział do mnie: mamusiu, kiedy spałaś, obudziłam się, a nad tobą stał duch bez twarzy, dotykając twojego ramienia, ustami wyciągał z ciebie sny. Opis skojarzył mi się z dementorami z Harry'ego Pottera, ale synek nigdy go nie oglądał. 12. Historia Consulin Sintatus. Kiedy mój syn miał około 18 miesięcy, mieszkaliśmy w starszym domu zbudowanym w 1906 roku. Od czasu do czasu malec mówił do siebie w łóżeczku. Całkiem normalna rzecz dla dzieci.
ale w przeciwieństwie do zwykłego bełkotu, często brzmiał, jakby prowadził tam prawdziwą rozmowę i czekał na czyjąś odpowiedź. Pewnego razu poszedłem na górę około północy, długo po tym, jak położyliśmy go spać, by sprawdzić, co u niego. Był bardzo rozbudzony. Podszedłem do jego łóżeczka, by położyć go spać, a on wskazał na górną lampę, która była wyłączona i powiedział: światło! Sekundę później w pokoju zapaliły się światła. Moja żona była wtedy w naszej sypialni na końcu korytarza. Przełącznik do tych świateł znajdował się po drugiej stronie pokoju, w pobliżu drzwi. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek człowiek mógł tam być, by włączyć przełącznik. Jasne, dom został zbudowany w 1906 roku i mógł posiadać starą, szalejącą instalację elektryczną, ale okablowanie zostało zmienione w 2006 roku, a przełącznik był w pozycji włączonej. Zaniepokoiło mnie to. Potem moja żona przyznała mi, że słyszała różne dziwne hałasy, gdy byłem w pracy, takie jak trzaskanie drzwiami, nawet gdy wszystkie okna i drzwi były zamknięte. Czasami znajdowała otwarte drzwi na strych, gdy ona i mój syn byli na dole przez wiele godzin. Była przekonana, że dom jest nawiedzony. 13. Historia Iron Mermaiden. Kiedy miałam 4 lub 5 lat, byliśmy na rodzinnej kolacji w restauracji, a ja kolorowałam na jednej z podkładek. Podeszła do nas kelnerka i zapytała: skąd masz takie piękne rude włoski? A ja bez wahania odpowiedziałam: od szatana. Kelnerce opadła szczęka. Moi rodzice od początku wiedzieli, że będę sprawiać problemy. 14. Historia internauty. Pewnej nocy rozmawiałam z 7-letnią córką, która przedstawiła swoje przemyślenia na temat śmierci. Bez skrępowania wyjaśniła, że kiedy umierasz, twój duch odchodzi i zostaje umieszczony w ciele innego dziecka około sekundy lub pół sekundy po twojej śmierci. Zapytałem ją, czy jej się to przydarzyło, a ona odpowiedziała: wiele razy. Powiedziałem, że to interesujące i czy rozmawiała o tych myślach o śmierci z przyjaciółmi, a ona odpowiedziała, że nie, że tylko ze mną. Nie jesteśmy religijną rodziną. 15. Historia Sarah Outlaw. Kiedy miałem 16 lat, mój młodszy brat miał wtedy 6 i zaczął opowiadać mi o króliku, który go odwiedzał. Zignorowałem to, myśląc, że to jego wyobraźnia. Przez następne kilka dni mówił tylko o tym, jak królik otwierał dziurę w ścianie. Powiedział, że opuścił swoje ciało i przeszedł przez dziurę, a królik pokazał mu różne miejsca i zdradził ciekawe rzeczy, których po powrocie nie pamiętał. Uspokoiłem go, że prawdopodobnie to wszystko mu się tylko śni. Tej nocy w moim pokoju słychać było drapanie w ścianę. Rozejrzałem się i nie mogłem znaleźć niczego, co powodowałoby hałas, i zdecydowałem, że musi to być coś na zewnątrz lub po prostu mysz, która weszła do ściany. Hałas stawał się coraz głośniejszy. W końcu ubrałem się i wyszedłem na zewnątrz. Nic tam nie było. Wróciłem do pokoju, gdzie drapanie wciąż trwało. Uderzyłem kilka razy w ścianę, mając nadzieję, że odstraszy to uporczywego gryzonia. Drapanie ustało na kilka sekund i po chwili było kontynuowane. Trwało to do około 3 nad ranem. Wtedy wszystko ucichło. Następnego ranka, kiedy jedliśmy śniadanie, mój młodszy braciszek nic nie powiedział o króliku. Cieszyłem się, że w końcu nie słyszę, jak o tym mówi, ale to po prostu nie było normalne. Zapytałem go więc: czy króliczek nie widział cię zeszłej nocy? Jego odpowiedź do dziś przyprawia mnie o dreszcze. Nie zabrał mnie nigdzie zeszłej nocy. Powiedział mi, że próbował się z tobą zobaczyć, a ty nie chciałeś go wpuścić. Powiedział, że próbowałeś go uderzyć. Potem zacząłem zadawać pytania na temat tego króliczka. Dowiedziałem się tylko, że zabierał go w różne miejsca i zdradzał mu sekrety. Rzeczy, których się nauczył, zapominał po powrocie. Poza tym króliczek nie był zwykłym króliczkiem. Jak się dowiedziałem później po latach, podobno wyglądał jak facet z Do niego Darko. Bardziej realistyczna wersja. Ale ten film wtedy na tamte czasy nie został jeszcze wydany. Króliczek w końcu przestał przychodzić po kolejnym tygodniu.
próbował namówić mojego brata, żeby z nim zamieszkał. Mój brat jednak się nie zgodził i powiedział, że chce zostać z mamusią i tatusiem. Od tamtej pory króliczek nigdy nie wrócił. Niestety mój mały braciszek zmarł 10 lat później. Na dziś to już wszystkie historie. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu króliczek. Dzięki. Jeśli chcielibyście posłuchać innych odcinków z tej serii, to wrzucam Wam na ekranie końcowym playlistę. Wpadnijcie też na ostatnie filmiki, paranormalne historie widzów ze zdjęciami oraz dla wspierających ukazał się także film o zagadce Hinterkaifeck, sprawie kryminalnej, w której dom przed tragedią miał być nawiedzony. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.